napisałem pierwszy tekst, w którym zawarłem parę myśli na temat sporów, które toczą się na Śląsku. I przez te 20 lat nauczyłem się już jednego. To znaczy, że trzeba takie moje opinie, obserwacje zawsze zacząć od bardzo solennych zastrzeżeń. Po pierwsze, przyjmuję zawsze zaproszenia z serdecznością do Śląska i zawsze znajduję czas, żeby przyjechać do Śląska. Nie dlatego, aby, jak czasami pojawia się taki zarzut, pouczać Ślązaków, kim są. Nie dlatego, aby być aroganckim panem z Warszawy, który mówi, co jest co, tylko dlatego, że czasami, tak jak jest dzisiaj, sami Ślązacy proszą mnie o pytanie, jak z punktu widzenia Warszawy te dyskusje, które są wewnątrzśląskie, są obserwowane. I tylko dlatego ośmielam się Państwu zawracać głowę. Mówię to dlatego, że bardzo często takie pytania z sali pojawiają się, prawda? A co Pan tutaj do nas? A co Pan wie o Śląsku i tak dalej? Staram się o Śląsku pisać jak najwięcej, co nie znaczy, że nie mam swoich jakby poglądów. A w ogóle jeszcze, co do Pana Śląska, też jest zawsze dyskusja o Śląsku bardzo istotna, to w ogóle pochodzę z Gdańska. Moja rodzina jest takim przykładem miksu, to znaczy mój dziadek pochodzi z okolic Mamborka, czyli z terenów takich polsko-niemieckich, w których różnoite wybory narodowe zdarzały się. Mam na przykład rodzinę w Niemczech, która brat mojego dziadka mieszka, który po wojnie po prostu uznał, że on uznaje swoją niemiecką tożsamość za istotną i wyjechał po prostu. Mój dziadek nie. Mój dziadek był w Związku Obrony Kresów Zachodnich. To jest taka organizacja, która była szczególnie aktywna na terenie Pomorza i który musiał opuścić Warmii po Wiśle po przegranym plebiscycie. W tym sensie zawsze dziadek patrzył na Śląsk jako teren, który per saldo, nie wskutek plebiscytu, ale wskutek decyzji wielkich mocarstw miał więcej szczęścia. I dlaczego się 20 lat temu zacząłem interesować? Ponieważ doszło wtedy do sytuacji, w której jak gdyby pękło przekonanie, że dyskusji o zrastaniu się Polska ze Śląskiem, że to już jest kwestia przyszłości. Ja pamiętam dobrze ten okres lat 80., kiedy zasadniczo już ten problem wydawał się już zamknięty. To znaczy, że po wojnie wytworzył się na terenie dawnego Górnego Śląska na tyle nowy miks, jeżeli użyję takiego słowa, ludności, która napłynęła z centrum Polski, z ludnością miejscową, na zasadzie jak gdyby wydawało się takiego kompromisu, to znaczy, że ten region przyjął bardzo dużo osób, czy to z Kresów, no właśnie Gliwice obok, czy to na przykład z centralnej Polski. Potem jeszcze była ta fala gierkowska taka, która zachęcała chłopaków z najróżniejszych zakątków, żeby przyjeżdżali, których symbolem jak gdyby jest ta grupa rozstrzelanych wujków. No, spośród nich jest część chłopców, którzy przyjechali z innych części Polski. I okazało się, że od roku 96-97 pojawiła się zupełnie inna narracja, czyli pojawił się pierw Związek Osób Narodowości Śląskiej, potem Związek o ile dobrze pamiętam, ludności, Związek Narodowy Ludności Śląskiej i wreszcie Ruch Autonomii Śląska. I wtedy ten ostrość tego sporu wyszła bardzo gwałtownie. I to, co mnie jakby zdumiało wtedy, to znaczy było to, że o ile Raś jakby bardzo szybko zdefiniował swoje postulaty, że powinna być autonomia, że powinien być godka śląska uznana za osobny język i że powinna być uznany naród śląski. I paradoks polegał na tym, że po drugiej stronie jakby bardzo często nie było zbyt wielu chętnych do takiej rozmowy, bo jedni mówili, że to jest w ogóle absurd, to co mówi Raś. Drudzy mówili, no, że jak się dyskutuje z Rasiem, no to się go nagłaśnia, a trzeci byli tacy troszeczkę zakłopotani, no bo to na przykład dotyczyło lokalnej platformy, bo mówiono tak, no my tu jednak powinniśmy szanować, tym bardziej było to wyraźne, że bardzo zdarzali się osoby znane na Śląsku, będące nawet symbolem Ślązaków, którzy bardzo wyraźnie się popierali. Taką osobą na przykład był pan Kazimierz Kuc, który uwielbiał jak gdyby w takim tonie swoim, no był pan Michał Smolosz, jego syn kontynuuje działalność publicystyczną. I okazało się, że to po tej drugiej stronie zaczęli bardzo, oprócz pana Guźniczki, który uczestniczył w takich dyskusjach, pana Andrzeja Krzysztyniaka czasami, pana Jana Dziadula, który chociaż podkreślał, że on jest przyjezdny na Śląsk, zasadniczo to tamta strona jak gdyby tworzyła całą taką grupę młodej inteligencji, która bardzo sobie sprawnie działała na Uniwersytecie Śląskim. Wychodziło pismo Fabryka Silesia, wychodziło, no były też pisma tych takich najbardziej, że tak powiem, wojowniczych. To był śląski Cajtung, takie pismo. I co było charakterystyczne. I ja spróbowałem się zdefiniować, jakie było między ich znaczy, skąd jakby to zjawisko wzięło. Znaczy okazało się, że ta jakaś synteza połączenia śląskości z polskością, no gdzieś okazała się w wypadku wielu ludzi połączona z jakimś zadą. Ta zada była naturalna w wypadku tego, że pewne tematy jak gdyby były w czasie tego okresu PRL-u absolutnie zamknięte na margines. No, to był właśnie na przykład ten obóz Świętochłowice zgoda, do którego trafiało wielu niewinnych Ślązaków. Choć nie tylko, bo to też trzeba podkreślać. I drugim takim elementem były tradycja domowa, pewien uraz takiej inwazyjnej polskości, która była narzucana, czy to w szkole, te wszystkie nauczycielki, które wyśmiewały uczniów, którzy wprowadzali elementy śląskiej godki, którzy wręcz mówili, że to jest niedobra polszczyzna i trzeba się uczyć dobrej i tak dalej. To wynikało oczywiście z bardzo różnych przesłanek. Bardzo często tego typu nauczyciele widzieli, że to sobie, jeżeli chcą na przykład zdawać na studia w Warszawie, to muszą też wyszlifować pewne rzeczy. Nie mieszając, mogą mówić godką i mogą mówić, ale powinni znać jak gdyby tą polszczyznę formy czystej, a nie mieszać. Ale luego pokazało się, że projekt Ruchu Autonomii Śląska to jest jak gdyby głębsza filozofia i tutaj już jak gdyby im bardziej się w to wgłębiałem, tym zauważałem, że jednak jest to pomysł, który każe dyskutować o tym, co jest istotą. Bo pierwsza definicja była taka, to znaczy kto to jest Ślązak i kto to jest Ślązak w ciągu przebiegu tych wszystkich lat, począwszy no, umownie od tego 1004, czy można szklankę wody jakąś poprosić organizatorów? No ja będę mówił dalej, ale tak coś Wczoraj strasznie dużo papirosów pargając. Dlatego. I pytanie jest takie, czy Ślązak to jest ktoś, kto mieni się Ślązakiem i należy do, użyję takiego starodawnego określenia, szczepu narodu polskiego, czy też mówienie o Śląsku jest mówieniem o Ślązakach niemieckich i Ślązakach polskich, bo Niemcy mieszkający we Wrocławiu czy w Katowicach też mówi się Ich bin ein Schlesier, prawda? No, to znaczy Ślązak. I te dwie filozofie były bardzo różne, ponieważ w wypadku Ruchu Autonomii Śląska to była taka teza, którą oni bardzo chętnie gdyby po utworzeniu na Leniu Oskary, że zaczęła się idealizacja. Znaczy mówiono, że Śląsk to był przez wiele lat miejsce, w którym harmonijnie stykały się kultury niemiecka, czeska, polska i żydowska. I w związku z tym jak gdyby wynikało z tego, że w tej mieszance jak gdyby, szczególnie w tych wiekach jak gdyby dalszych, byli wysuwani na czoło no, ludzie, którzy można się domyśleć, że uważali się na Niemców jednak. Na przykład Martin Opitz, słynni katolicy nobliści, Eichendorf, poeta niemiecki romantyczny itd. Tyle, że tego typu spojrzenie tworzyło taką dziwną sytuację, bo już do tej układanki nie pasowali ci, którzy w XIX wieku nazywani byli budzicielami narodu śląskiego, którzy faktycznie byli, tacy jak właśnie Karol Miarka, jak pan Lompa, którzy tak naprawdę odkrywali, że Ślązacy mówią mową polską. Ci wszyscy, którzy mówią, no jak to, że Śląsk był czeski, no zapominają, że aparat państwowy i siatka szlachecka, siatka grupy szlacheckiej, szlachty śląskiej, mimo że nominalnie to były Czechy, to po roku 1525 była niemiecka, przed już była niemiecka. I gdyby Śląsk był czeski faktycznie, no to w XIX wieku powinno być odrodzenie narodowe w kierunku języka czeskiego, takie same jak następowało na terenie tak krajów nazywanych umownie koroną Świętego Wacława. Oczywiście nie znaczy to, że na Śląsku nie było w Godce Śląskiej wpływów czeskich, czy też nie było Czechów. Na przykład byli Czesi, którzy uciekali z powodów prześladowań religijnych i mieszkali na terenie okolicy Muchowa, Głubczyc, czy na przykład po stronie tak zwanej, czyli teraz możemy już powiedzieć polskiej, w okolicach Jastrzębia Górnego. Ale jednak podstawą tego konfliktu politycznego czy etnicznego było ucieranie się żywiołu niemieckiego i polskiego. I ten żywioł niemiecki w coraz większym stopniu powodował odchodzenie od Godki Śląskiej. Jeszcze w 1811 Klementyna Potocka znajduje we Wrocławiu kościoły, gdzie ludzie modlą się polszczyzną. To oczywiście mowa o Godce Śląskiej, ale jej ona się kojarzyła z polszczyzną. Sami Niemcy bardzo często mówią, że na Godce Śląską, że ludzie mówią po polsku. I ta fala się przesuwała, aż możemy dzisiaj z perspektywy postawić taką tezę, że gdyby nie powstanie śląskie i gdyby nie przesunięcie granicy, która spowodowała włączenie części Górnego Śląska do Polski, to na przykład Górna Śląska upadła albo została ograniczona do takiego bardzo marginalnego elementu takiego no, półfolklorystycznego. To co zawsze po Ślązaku bardzo boli, że są takie kabarety, w których mówi się trochę po śląsku, ale na zasadzie takich, że to jest takie kuplety, dowcipy, dialogi dowcipne. To samo zjawisko ja kiedyś wybrałem się z ciekawości na zjazd Ziomkostwa Śląskiego. Tam też jest, są takie kabaretowe rozmowy, tam Francek Mocigęba z jakimś tam Józek Piecuch i one tam są, że mówią po niemiecku i wtrącają tam takie właśnie śląskie, czyli polskie faktycznie określenia, no i to jest takie dosyć zabawne, ale to nie jest tak, że na tych zjazdach Ziomkowca Śląskiego ktoś gdzieś mówi godkę o Śląsku. Nie, no ona wyginęła, bo ci, którzy wyjechali. I ten proces takiego absolutnego wyginięcia tej godki śląskiej jest na terenie ziemi opolskiej i tych terenów do granicy 1939 roku, nastąpił dokładnie między 20 rokiem a 1945. To nie jest przypadek, że wpływ Rasi jest na terytorium województwa katolickiego, na terenie opolskiego już są mniejszość niemiecka, bo to są ludzie, oni oczywiście znowu znajduje się wytrych do tego i się bardzo często działacze ruchu Autonomii Śląska mówią, no tak, my jesteśmy Ślązacy, a koło w Gogolinie czy tam koło Góry Świętej Anny mieszkają Ślązacy. No tak, że to są Ślązacy, ale którzy uważają się za mniejszych niemieckich. I oczywiście bardzo efektowna była metoda pana Jerzego Gorzelika, aby tak jak gdyby ściągnąć od siebie uwagę szokując, prawda? Stąd pan Jerzy Gorzelik mówił, że z perspektywy czasu uważa, że wiele racji było w tym, że w słowach brytyjskiego premiera, że oddać Polsce Śląska, oddać małpie zegarek, były kpiny zwierzy spadochronowej. Niezależnie od tego, że można dyskutować, jak przebiegały tam wydarzenia, one przebiegały jednak. Pan Rocznik tak żartował, że z prezydenta Komorskiego, który miał przyjechać chyba właśnie w 2010 roku, nie przynajmniej 2011, pod wieżę spadochroniową, że równie dobrze mógłby tam opowiadać bajki o jakimś smoku, który rzekomo żyje w jakimś jeziorze koło Rybnika. No i wreszcie była kolejna rzecz, która już była takim bardzo poważnym naruszeniem pewnego konsensusu. To znaczy stwierdzenie, że powstania były wojną domową między Ślązakami opowiadającymi się za Polską, a Ślązakami, którzy czuli się Niemcami. To oczywiście w jakimś sensie jest prawdą, natomiast jest nieprawdą to, że to była wojna tylko wyłącznie Ślązaków polskich z niemieckimi, ponieważ większość oddziałów, które walczyły na serio z powstaniem, to były tak zwane Freikorpsy, czyli oddziały formowane na terenie na przykład Bawarii. Stąd ten dowcip taki, że pokażcie swoich poległych w powstaniach śląskich, co było aluzją do tego, na przykład, że większość tych, którzy polegli z Freikorpsu bawarskiego, czy ich jak gdyby zwłoki ściągnięte z cmentarza w Monachium, czy Raty Zboni, czy Freiburg, znowu jej sukces był w 2014 roku, kiedy to tak zwane zielone ludziki opanowały Krym. Wtedy była taka efektowna formuła, że wtedy w latach 1919-1921 zielone ludziki, czyli wysłannicy Polski, Polskiej Organizacji Wojskowej, zakłócili spokój rejonu zasadniczo rejonalnego w Rosji. No i właśnie trzecia taka jak gdyby teza, że była pomiędzy Polską między Polską i Ślązakami została wyrwana przepaść w postaci powojennych prześladowań z taką w ogóle tezą, że były to plany czystki etniczne. Chodziło o to, że do obozu w zgodzie kierowano osoby, które miały wysokie numery forstlistów, była pierwsza, druga klasa i trzecia. I z tego stawiono tezę, że powojnie był zamiar eksterminacji ludności śląskiej. I tu znowu wykorzystywano fakt, że represje, które wówczas były pierw Armii Czerwonej, potem UB, miewały bardzo różny charakter. To znaczy byli ubecy, którzy w centrum Katowic wydawali, znaczy kazali aresztować kogoś, bo im się podobało ładne mieszkanie, które chcieli zająć dla siebie. No ale były też sytuacje, w których na przykład ludzie z rodziny tradycji powstańczej byli w 1939 roku wyrzucani ze swojego mieszkania, a sąsiedzi deklarując bardzo wyrazistą radość z przybycia nazizmu, no to mieszkanie zajmowali, prawda? I wtedy ci ludzie po wojnie mówili, o, ten mi zawał, albo ten mnie uderzył w twarz, bo mówiąc, że prawdziwy Niemiec, albo prawdziwy Ślązak nie mówi po polsku, prawda? Bo to przecież, jeżeli zobaczymy te albumy dotyczące II wojny światowej, to były takie napisy, prawda? Że nie mówimy po polsku, że każdy Ślązak po 1939 roku musi nauczyć się dobrze mówić po niemiecku. Powoli takie same napisy były w drugą stronę, oczywiście, co Ślązacy sobie zapamiętali, prawda? Że Polak, Ślązak nie mówi po niemiecku, że zamówienie po niemiecku w knajpie można było pójść do UB albo zasłuchanie radia, zazwyczaj Rias chyba słuchano taką zgłośnię. W Berlinie ludzie mieli takie duże aparaty i słuchali. No i na czym polegała jakby istota tej różnicy sporu historycznego? Na absolutnym wyparciu historii Śląska jako antagonizmu polsko-niemieckiego. Bo tak naprawdę, jeśli popatrzymy na cud przetrwania Ślązaków jako, powtórzę, szczepu narodu polskiego mówiącego językiem należącym do grupy języka polskiego, to fakt, że to przetrwało przez 600 lat, to jest no, nieprawdopodobny fenomen. No, to jest porównywalne odrodzenie się tej polskości, tutaj jest nieprawdopodobnym czynnikiem. I na czym polega dowcip? Otóż i był jeszcze jeden taki rys, to szkoda, że nie ma się na nim biskupa, który pokazywał, że jest w tej takiej próbie zbudowania śląskości na nowo taki element jakiejś takiej modernizacyjności. To znaczy, to był element dużej niechęci do Kościoła. Znaczy, zazwyczaj ludzie, którzy w innych, znaczy tu oczywiście trzeba wystrzegać się ogólnie, ale bardzo często zdarzało mi się ludzi, którzy w innych rejonach Polski demonstrowali swoją taką osobność poprzez właśnie bycie wokół palikota na przykład, prawda? Skłonność do obrazobórstwa, szykowania, mówienia, a ja nie chodzę do kościoła i co pan na to? Aha, myśli pan, że jestem diabłem, mam rogi? Otóż nie. I tego typu żarty to bardzo często nakładały. To jest już pan Kochut, który jest teraz posłem do Europarlamentu z ramienia Wiosny, no to był jednocześnie i politykiem palikota, wcześniej człowiek bardzo wyraźnie popierał szeroką zmianę obozu Ruchu Autonomii Śląska, bo to nie był tylko Ruch Autonomii Śląska, to było też prologwa Silesjana, nie wiem czy dobrze oddaję nazwę, ale tych organizacji było bardzo dobrze. I teraz skąd jak gdyby wziął się ten problem? Otóż ten problem polegał na tym, że co prawda obchodzimy 100. rocznicę powrotu Śląski, bo Jerzy Śląsk powrócił do Polski. Tyle, że to zrastanie się Śląska z Polską niestety przez prawie 70 z tych 100 lat przebiegało zawsze atmosferze, która wpływała na bardzo duże upolitycznienie tego procesu. Otóż pierwszym nieszczęściem było to antagonizm pomiędzy Korfantym a Piłsudczyzną. I ona powodowała rzeczy, które dzisiaj właśnie spowodowały bardzo dużo urazów w godności śląskiej. To jest właśnie ten zalew Górnego Śląska nauczycielami z Małopolski, którzy no, zachowywali się często z arogancją. Znaczy, to my was nauczymy polskości. Ślązacy na te rzeczy są bardzo wyczuleni. Po drugie, potem był okres wojny, który też prowadził ogromne podziały. No bo byli też tacy ludzie, którzy witali Wehrmacht 1 września 1939 kwiatami. No, byli tacy, którzy właśnie mówili, że sąsiadom mówi, no po co wy tam się tak oficerowaliście z tą Polską, Niemcy okazały się silniejsze i proszę bardzo, wyszło na nasze, że to państwo z dykty, które nie przetrwa 20 lat. Potem był ten bardzo bolesny epizod, który nazywamy tragedią śląską i który był z kolei działaniem w drugą stronę, kiedy za najmniejszy jak gdyby element no, akceptowania czy przywiązania do kultury niemieckiej można było być posądzonym, że jest się Niemcem i deportowano. No. Ponieważ tutaj ci ludzie no, mieli ileś nawyków, które były typowe dla Niemiec, ale oskarżenie ich o to niemieckość była oczywiście niemodne. No i potem zaczął się ten taki perelowski kicz pojednania, zlania się Polski ze Śląskiem, ale on był z kolei mocno nasączony ideologicznością, co potem ułatwiło zresztą działanie Ruchowi Autonomii Śląska, bo on jak gdyby łatwo mógł dyskredytować wszystkich tych, którzy byli zaangażowani, wyszukując, że w jakimś stopniu mieli epizody komunistyczne. I tutaj jak gdyby schizofrenia działała w taki sposób. Można ją zsegnazować tak, że ziętkowi tego, że był wojewodą w czasach, kiedy pełną parą działał obóz Świętochłowice z Gozie, no to był przez lasiowców uważany za jakiś afrot. Ale sami wykazywali z drugiej strony bardzo ogromną niechęć do Gustawa Marcinka, który był jeszcze jednym elementem, to był Polakiem z Zakodzia, ale jemu z kolei wypominano, że rzeczywiście przymuszony przez bezpiekę czy PZPR zaproponował, żeby Katowice nazywały się Stalinowe. No i jakby stosowano inne miary. Podam inny przykład. Najbardziej znany śląski pisarz, przepraszam, piłkarz, pan Wilimowski, który no, był w kadrze niemieckiej po 1939 roku, mówiono, no nie można się czepiać, gdyby mówił wejście do kadry, trafiłby do obozu koncentracyjnego i tak dalej, a jednocześnie, gdy Andrzej Krzysztyniak doprowadził do odsunięcia popiersia wojewody polskiego z lat 30. Operta Kyrzyńskiego, to mu to oburzało się, mówiono, że to jest dwóch Ślązaków i jak można to uczyć. Więc w jednym wypadku bardzo duże jak gdyby zrozumienie dla działań z pogranicza takiego indyferentyzmu narodowego z jakimiś korzyściami, no bo przecież Wilimowski był używany do propagandy wojennej. Z drugiej strony bardzo duża ostrość i surowość wobec tylu rządów, które stosowała sanacja na terenie województwa śląskiego w okresie międzywojennym, kiedy też no, trudno bronić, no bo sposób zwalczania Korfantego, dzielenie środowiska powstańców śląskich na słusznych i niesłusznych porządowych nie. Gdzieś tutaj była problem, ale no, po tylu latach no, można już jak gdyby uznawać rzeczy ważne i mniej ważne. Grażyński wykreował ten wiele dzieł, które do dzisiaj świadczą o tym, że ten okres 30 był na Śląsku niezmarnowanym czasem. Te wszystkie wieżowce modernistyczne w Katowicach czy rozmaite osiągnięcia polskie na tych terenach. To wszystko było jednak dziełem Grażyńskiego. Wracając do tego problemu, więc ja uważam, że i staram się kibicować tym, którzy mówią, że to proces pojednania i zrastania się Polski ze Śląskiem to jest proces, który trwał 100 lat, któremu należy jest szacunek. To nie jest tak, że gdy Raś mówi, że to jest, no to była prawie polska okupacja i tak dalej, to można na to nie reagować. Moim zdaniem należy, ja do tego zachęcam, powtarzam, staram się unikać pouczania Ślązaków, którzy są, ale jeżeli są dyskusje na temat, czy istnieje osobny naród śląski, czy nie, no to jest to po stronie tych, którzy uważają, że nie istnieje, że odgrzewanie tych starych ran, podziałów jest już nieładnym i też nieuczciwym wobec tego pokolenia, które w Powstaniu Śląskim oddawało życie. I zawsze z ogromną radością, jeśli tylko mogę, zaglądam do Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, ponieważ to jest jednak miejsce pokazujące no nieprawdopodobne skupienie się siły woli ludu śląskiego, znowu użyję takiego określenia. W tej chwili Ruch Autonomii Śląska przeżywa pewien kryzys, który wynika z tego, że przede wszystkim jego sukcesy słabną w momentach, kiedy jest naturalna legitymacja wyborcza. Znaczy, we wszystkich wyborach samorządowych oni otrzymywali bardzo małą liczbę głosów. Natomiast udawało im się wchodzić do zarządu z Platformą Obywatelską, zazwyczaj pani sprawy kultury i tutaj walczyli o te swoje sprawy na zasadzie takiej teorii o takiej rewolucji od góry. Znaczy, że my tą ludność województwa śląskiego zmienimy Ślązaków uważających się za coś osobnego od narodu śląskiego, nawet na zasadzie takiego łaskawego przyjmowania kogoś, kogo dziadkowie mogli łodzić się w Lwowie czy w Białymstoku, na zasadzie, proszę bardzo, my przyjmiemy do tego wzorca polskości, właśnie nie polskości, tylko śląskości odwróconej do Polski plecami, na zasadzie takiej, że to jest po prostu atrakcyjniejszy model cywilizacyjny. Okazało się ofertą dla nikogo. Zobaczymy, jak będzie wyglądać to w najbliższych latach. Myślę, że ta popularność spadła, że mieli ileś tematów, które jak gdyby odkrywali, to były nowe, na przykład pewne epizody Powstania Śląskiego, to były to wstydliwe, jak spalenie wsi Janka przez powstańców, czy jak zabójstwo pana Kubki, który był jednym z byłych działaczy Polskiego Komitetu Miejscowego, który przyszedł na stronę niemiecką i tak dalej. Natomiast ja zachęcam państwa do po prostu dyskutowania na ten temat, to znaczy w jakim stopniu tożsamość śląska oznacza tożsamość polską, a w jakim stopniu odrębną, ponieważ przez długie lata wydawało się, że to jest tak oczywiste, że nie ma o czym mówić. Aż przyszedł Raś i inne organizacje, które ja nazywam organizacjami ślązakowskimi, które powiedziały, jak musi, prawda, bo my jesteśmy zupełnie inni, bo mieliśmy zupełnie inną historię i tak dalej. Ten spór się będzie toczyć rzeczywiście. Natomiast to, co zawsze budziło mój sprzeciw, to jak gdyby łatwość, w której Raś definiował się jako naturalny i niemal jedyny głos Ślązaków. To było bardzo charakterystyczne, na przykład w swoich kampaniach głosujcie na Raś, a nie na partię prowarszawskie. No to bardzo właściwe dla kogoś, kto działa w lokalnej platformie, czy w lokalnym SLD, czy Lewicy, czy w PiSie, umienia, że o, to są pachowkowie strasznego rządu w Warszawie. Ja twierdzę, że w Polsce jest zawsze zrozumienie z głębokiego takiego splotu rozmaitych problemów, które Ślązacy zawsze mówią, że a, bo wy nas nie rozumiecie, prawda? I ja to rozumiem, ale też w drugą stronę nie zgadzam się na takie stawianie wtedy, że nas nie rozumiecie, nigdy nie zrozumiecie, bo w ogóle jesteśmy innymi narodami. No, to tak. Znaczy ja takiego diktu nie mogę zaakceptować, bo wiem, ilu ludziom dało życie za potwierdzeniem swoją tożsamość i śląską, i polską, nie widząc w tym niczego, co się nawzajem wyklucza. Demonstracje autonomii, które urządzałeś co roku, są bardzo uczuwane na poziomie 2000 osób. To się nie zmniejsza. Pytanie, czy to będzie zjawisko, które będzie znać jakąś kolejną generację. Mówię o tym ruchu za regionalistami. Czy też to będzie zjawisko, które będzie powoli wygasać, ale aby jakby wyciągnąć z tego jakiś mądry wniosek, trzeba zastanowić się, jaki stworzyć kompromis w tej tożsamości śląskiej, który był atrakcyjny i dla tych Ślązaków rdzennych, którzy dziadkowie i pradziadkowie tu mieszkali, i dla tych, którzy przybyli tutaj, ale tą tożsamość zaakceptowali w siebie jak za własną. Jaki mamy się na przykład miejsce dotki śląskiej. Według Kasiu powinno być to nauczane z rozbudowaniem całej aparatu nauczycieli, którzy jednocześnie byliby nauczycielami regionalistyki, o ile wiem, na Uniwersytecie Śląskim właśnie, chyba myśląc o takim rozwoju wypadków, stworzono Wydział Silesjanistyki, nie wiem, czy dobrze mówię. Ale to upadło, ponieważ to był właśnie taki wyobraźnia działaczy raczej, że można jakby to odbudować. Zresztą to bardzo charakterystyczne, to co bardzo mnie zaniepokoiło, to to, że jeden z tych działaczy powiedział, że to trzeba zrobić w podobny sposób, jak odseparował się od Polski naród litewski. Jak to usłyszałem, to nie zdziwiłem się, jak Szczepan Twarda proponuje, żeby nawet pisownia była inna, tak jak w języku czeskim, czyli jeżeli zamiast ży z kropką, to ży z takim daszkiem, prawda? Żeby wizualnie to się różniło i tak dalej. Nie wiem, tutaj to jest dyskusja, którą Ślązacy muszą przeprowadzić. Mi tu, jakby nie będę się tutaj wymądrzał ani wtrącał. Natomiast ja zawsze powtarzam jedno, to znaczy, że to nie jest tak, że reszta Polaków Śląsk jako gorszy, jako bardziej wyzyskany. Ja bardzo często słyszę takie opinie, które są naturalne w rejonach, które wskutek upadku kopalni czy hut zeznają wyraźnego regresu. Dobrze, a co mam powiedzieć mieszkańcy województwa podlaskiego? No, jakie tam były nakłady w ciągu 45 lat PRL-u? No, jakie były nakłady po 45 latach, prawda? No więc to nie jest tak, że wszyscy mają jakieś problemy. Jeszcze inni jak gdyby stawiają tezę, pytanie, no dlaczego Kaszubi dostali w Sejmie status mniejszości etnicznej, a Ślązacy nie. No dobrze, tylko że tu tyle jak gdyby złego się zdarzyło w relacjach pomiędzy Rasią a tą tradycją polską na Śląsku, no nie można powiedzieć, że jest to taka sama na Kaszubach, bo na właśnie na Kaszubach nie było takich demonstracji antypolskich ze strony organizacji, które reprezentują na czele Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskim. Tak jakby do tego problemu podchodził jak do jakiejś kwestii nierozwiązywanej. Po prostu ten status mniejszości etnicznej nie wywoływał na przykład deklaracji, że Kaszubi to jest osobny naród, który w ogóle powinni mieć osobne te naklejki na samochody. Zresztą na niektórych samochodach na Śląsku niektórzy mają takie SI, prawda? Kaszubi mają CSB, tacy właśnie przypominający troszeczkę. Dlatego myślę, że walczyć trzeba o to, żeby to zastanie polskości ze Śląskiem trwało w jakiś mądry sposób, nie niszczący wszystkiego tego, co jest cenne w kulturze, ale też nie szukający na siłę jak gdyby takich antagonizmów, że my obchodzimy tragedię Śląską 45, a wy tam sobie obchodźcie rocznicę tego, co działo się w 1939, no, że my powstania, a my robimy sympozjum o noblistach, no, użających się zajemnicami z Katowic i tak dalej. Bo tego typu walka jest moim zdaniem niemądra, a podobnie do nas znowuż, no, to też jest gdzieś fundamentalnie niezwykle antagonizująca Śląsk, a ja bym chciał, żeby Śląsk był rozumiany w Polsce, ale też żeby Śląsk rozumiał, że no, jego etnos jest taki sam jak polski, no, że to nie jest przypadek, że te 600 lat ta mowa uchowała się i że przypomina Staropolszczyznę w tak najładniejszym wydaniu. Dziękuję bardzo.